Rosja podjeżdża. Będziemy utwardzali plac. Dzisiaj sortujemy te ziemniaki, co były wczoraj nakopane. Znowu się to rozsypało. I musimy wstrzymać kopanie, bo jeszcze nie są dojrzałe. Kuba przewozi Lego z tamtej hali. Zaraz będzie ciężarówka po ziemniaki, jedzie, będziemy ładowali tutaj z tych skrzyń. Idę zobaczę, jak to ustawiają. Ty, klapka ci się otworzyła z tyłu tam, widziałeś? Tu będziemy ustawiali wzdłuż płyt. Co, silikon i uszelka jeszcze? A silikonu dali aż tu. Są przyklejone, trzeba go odbić. Składamy tak, tu już mamy złożone, rurki są włożone. Składamy teraz filtr. Nowy wielton właśnie przyjechał. A co, nie chce wjechać? Jeżdżę na podwórko. Kolejny z naszej rodziny przyczep do naszych wietonów. Ale to już... To jeszcze inaczej już zbudowane jest to. Chyba inne loga są. Ale nie jestem pewny. Idealnie na ziemniaki przyjechał. Przyjechała przyczepa, a ciągnik dawca jeszcze nieskończony, bo to jest przyczepa do dawcy. Nie da srebrnego? Nie, no srebrny ma swoją. To ta. I to jest taka sama jest. Tak. Inna, tu masz jeszcze, tu masz. Ten, te, tutaj, te. To, a tutaj. I mi daje, że inne logo jeszcze nie. To uchwyty do błotników, do tamtych przyczep, ale nawet chyba, że są poprawione, trzeba zobaczyć. Czy jest to samo, czy poprawili to, bo mamy takie przyczepy i się błotniki nam urywają, wiesz, i dali nam już na zapasy, żebyśmy mogli sobie wymieniać. Ale jest taklejka wielka na agro. Czy tam nie ma, nie? Z tyłu? No chyba nie ma tam wielkim agro. Chyba nie ma, no, chyba nie ma. Pandeka tam nie ciekawa. Nie ma, na pewno nie ma. Tu jest na dwóch. Co? W dwóch wężach jest układ kierowniczy. Nie, no. Nie, na jednym, tylko na dwóch, nie? W jednym jest na jednym, nie? No tak, tak, ale na dwóch jest lepiej, bo tam... To jest chyba przeniesione, widzę do przodu, bo to jest...
Elegancka przyczepka. O, tu poprawili. Co poprawili? Haki. I tu jest ten kołek rozporowy, się nie wykręcało. A, bo to się wykręcało. No my żeśmy nagrywali, jak żeśmy zakopywali młot. Teraz elegancko. No, teraz się nie wykręci. Dobra. No i ściągamy przyczepę. Dobra, mamy! Może zawór jest za ten. A dawać. Dobra. No dawaj. Powiedzcie. Ale to trzeba będzie teraz zaczep podłączyć. To niech stopkę już złoży całkiem. Złóż całkiem stopkę. Jeszcze. Dobra. Dobra. Teraz weź ten. Zaczepem. Tu drugą. Tak. Coś nie idzie, to nie to. Drugą. Drugą. Do tyłu. Do tyłu, tak. Daj troszkę do przodu. O, dobra, na dół. Drugą. Drugą. Dawaj jeszcze, bo już teraz skoczy, kula, bo musisz trochę cofnąć. Cofnij. Czekaj, teraz znowu i cofnę? Tak. Dobra, skoczyło. Dobra, nie ruszaj. Nie ruszaj nic. No nie ruszaj. Chyba wozilego. No wolny, bo hamulec tu spadł, nie? No spuścił, nie tak przyczepa hamowa. Chłopaki podczepiają przyczepę. Teraz będą wjeżdżać, ja idę zobaczę, jak tutaj kopią. Na razie tylko do tego miejsca robimy. Jak to uszykujemy i trochę czasu jeszcze będzie, to zrobimy dalej plac. A na razie robimy tutaj. Tu już widzę ścianę wyrównał mniej więcej. Teraz tutaj robi tą ścianę. Jak gonzo idzie? Elegancko, kończymy ją. A tamta strona? Tamten kruszywo już nie jest do końca. Tak? Nie widziałem. Idę, idę zobaczyć. Jak ja to poprawimy. Dobra. Tu wyrównał. Teraz będziemy kruszywo wozić. Te kamienie trzeba też pozbierać, wywieźć stąd. Tam też odrzucił. To będę musieli poprawić, bo nie o to mi chodziło. Rafał już zjeżdża przyczepą. Co? Może zjechać? Co, hamuje czy co? Bo on teraz skręca kołami kątą, więc jej nie przyczepa pod kątem. Dobra, jedź.
O, już jest na ziemi. Kończymy sortowanie, już tutaj końcówka została. A już zeszło ładnie wszystko. Ostatnia przyczepa została posortowana. Przed chwilą Kuba skończył ładować ciężarówkę. Rosja ładuje nawóz. Ta przyczepa już jest pusta. Tam uczeń ubija ten plac za gęszczarką. Teraz poszedł po paliwo. A tu wjeżdża następna ciężarówka po ziemniaki. Ładuję kolejną ciężarówkę. Uczeń dalej ubija. Trochę za dużo wody nalał moim zdaniem. No nie, nie jest źle. Kuba dalej ładuje. Tu sprzątają koło bunkra. Tutaj Sebastian zamontował sprężarkę klimatyzacji. Podłączył wszystkie przewody i teraz sprawdzamy azotem szczelność. Nowa sprężarka, wszystkie o-ringi na połączeniach. Przewody zabezpieczone i teraz właśnie sprawdzamy jeszcze przed nabiciem szczelność. A osuszacz wymienimy już po szczelności, bo gdyby się okazało, że jest nieszczelna i byśmy nie mogli usunąć nieszczelności, to osuszacz nie może być długo po prostu bez czynnika, bo się popsuje. Tak to wygląda, tu trzeba jeszcze złożyć środek dalej. Rosja nawóz już załadował. Nie wiem, kawałek podciągnąłem, zobaczę na polu, nie? No to zobaczysz, czy się ustawi, jak nie, to jeszcze przeregulujesz tą taśmę. No troszkę taśmy nam zsuwa na jedną stronę i... No i jak wolno się jedzie, jak na, tak z 5 na godzinę zauważyłem, to koło w ogóle się nie chce kręcić, nie? Musisz tak co najmniej 10 jechać, nie? Może ten bieżnik jest nieodpowiedni. Może być. Zrobimy sortownię na hale, to będziemy trochę tutaj mieli więcej miejsca na placu. Gdzie klej? A, to klej z tego, no. Trzeba go ładnie zdrapać. To już zakładamy te uszczelniacze na półosie. Z jednej, z drugiej strony. Filtr złożony. Już coraz lepiej tutaj jest, coraz mniej roboty. Żeby nie trzeba zewnętrzny znaleźć, to śruby przelecę. Nie mamy chyba na rynki. Nie ma 3/4? Nie. Już to było. Zobacz, ale chyba nie ma. Trzeba było wiązkę rozkrytykować w kabinie i jakoś to zrobić, żeby miała ręce i nogi. Bo ta cewka nowa jest inaczej, wiesz. Tu co chodzi? Kabia. No idziemy zobaczyć. Pokaż, działa? Mówisz na trzecim biegu? Bo tam jest ten rezystor pewnie uszkodzony. A, rezystor jest uszkodzony. To nie działa, bo tamka rozłączy. I to widzisz, bo to... No nie ma jak przykręcić tu, bo tu jest dziura, nie? Tu i tam, pod kątem ona tak by musiała być. A nie, te kable przeszkadzają. A jakby tutaj rozstrzykowo i byś tam ładnie dał ją tak, to wtedy tego by przełożył od tej strony, a tego od tej strony.
No też tak można, albo zrobić nowe otwory. A tam był gwint? Tak? Jest gwint czy? Nie jest gwint, nie. Jest gwint, to nie tak trzeba. Tak się ładno. Ale to już było też dorabiane, bo to jest metryczna śruba, widać. I tak wkręcona była. No to też mi się łapie, to jakaś druga jest. To ta, co znalazłem. Bo było tylko na jedną skręcone. Zaraz pomyślimy. Trochę go włączyłem, niech bije pierwsze godziny. Zaraz go zgaszę, bo nic nie będzie słychać. Chwilę sobie pochodzi. Pierwsze jego godziny. Zaraz zobaczę dokładnie, ile on ma na liczniku ten ciągnik. Pokazuje 3046, czyli tu mamy 13046 godzin. Także tu jest bardzo dobry, bardzo mały przebieg jak na ten ciągnik. A to jest na 90% przebieg jest oryginalny, ponieważ ciągnik stał 10 lat. Jedna rzecz. Ja rozebrałem skrzynię i po skrzyni naprawdę widać, że on tyle ma. Bo była robiona skrzynia. I tak, na jakim ty jesteśmy etapie? No na takim, że już tutaj powolutku zostało to wszystko poskręcane. Zostało tylko jeszcze zamontować fotel, tam boczek, przejrzeć światła, wszystko jeszcze trzeba będzie. Z tyłu jeszcze lampy podłączyć i założyć tutaj te błotniki. Bo brakuje tych błotników. No i wszystkie lampy pójdą, założymy LEDowe. O, Karol przyszedł. Tak, wszystkie lampy LEDowe i jeszcze najgorsze tutaj, co mamy do zrobienia, to w ciągniku nie ma pneumatyki. Musimy założyć pneumatykę. Z tym, że najgorsza rzecz już jest za nami, bo wspornik od sprężarki jest zamocowany, tylko trzeba sprężarkę zamocować. I szukam tylko jeszcze koła do sprężarki powietrza. Tutaj dzisiaj Sebastian poskręcał całą klimatyzację. Wszystko pouzupełniał. Nabił azot. Mamy 15 barów i to widać, że jest szczelne, bo już jest kilka godzin i dalej jest 15. Zostawiamy to na noc. Jutro, jak będzie dobrze, to się nabije już czynnik do klimatyzacji. Brakuje nam błotników. Maska już jest tutaj wstępnie wyregulowana, grill też, boczki też, tylko są pościągane. Do wymiany jeszcze tylko alternator, bo na tym alternatorze coś jest nie tak. Założymy nowy alternator. I zostało tylko zrobić drążki kierownicze, ale drążki kierownicze to muszę przerobić. Mam tam na warsztacie, to pokażę, o co chodzi z tymi drążkami. A jeszcze Karol, chodź, pokażemy, bo mamy problem z rozsiewaczem. Rosja nasypał cały rozsiewacz nawozu. Widziałeś to? Tak, nasypał cały rozsiewacz nawozu. I o to chodzi, że nie może wystartować taśma. Coś się stało, że taśma została zsunięta na jedną stronę i wleciało nawozu właśnie pomiędzy taśmę, górną a dolną. Także teraz tak, tutaj wjechali na halę chłopaki. Jutro jest taki pomysł, żeby go opróżnić. To podniesiemy go ładowarką tutaj, w tym złapiemy za zaczep. Podniesiemy go ładowarką, żeby go przechylić i cały nawóz musimy wysypać na plac. I dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć, co jest z tą taśmą. Nigdy nie mieliśmy problemów takich, no ale nieraz tak wynika, że coś się musi nowego wydarzyć. Tym bardziej, że maszyna już też nie jest nowa. I choć Karol, pokażemy na warsztacie te drążki kierownicze, które tam przerabiam. I myślę, że jeszcze kilka dni dawca będzie już całkowicie skończony. I tak tylko sobie jeszcze zobaczyłem, że będziemy musieli przerobić lusterka, bo te lusterka nie będą pasowały do przyczepy, bo bardzo są tutaj blisko. Jeszcze zobaczymy, jak zaczepimy, ale nie, no lusterka muszą być dalej. Do przyczepy nie będą pasowały, trzeba będzie założyć te lusterka, co mamy w wersji Pro. Chodź, Karol, idziesz?
Dzisiaj nawet chłopaki nie poskładali wszystkich narzędzi, bo zawsze się staramy, żeby wszystkie narzędzia do szafki odkładać, żeby te narzędzia się nie gubiły, a dzisiaj to jakoś to szybko mnie później też nie było, bo byłem u tokarza odebrać te części do drążka. Ale to się tutaj ogarnie. Ogólnie też tu trzeba zrobić już porządek, bo już się remont kończy praktycznie. I trzeba będzie to tutaj ogarnąć. Ciągnik już będzie mobilny, już będzie można nim jeździć. No i jeszcze tylko trzeba zorganizować oponki do tyłu, bo ta jedna nam schodzi. Tutaj jest popękana i tutaj już raczej się tego nie da naprawić. Tutaj akurat chyba nie widać, z drugiej strony jest. Także tu trzeba wymienić opony. W ogóle jakby ktoś miał felgi, bo to są felgi na 34, ja potrzebuję na felgę średnicy 38 cali, czyli tak, szerokość 23, 23 razy 38 i mocowana na 8 otworów, tak jak w Magnumie. To bym takie felgi odkupił, bo opony na 38 cali to mam, 710, a tu jest na 34. Takich opon akurat nie mam. Co robisz? Blokuję za. Chodź, pokażemy te drążki, o których mówiłem. Ustawiamy. A widziałeś, że przywiedzi nam Deltona i dali nam cały komplet tych uchwytów do błotnika. Tamte błotniki się pourywały, co były naprawione na gwarancji. I dali nam 8 uchwytów. Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze, czy są po prostu poprawione, czy takie same. To trzeba będzie jutro zobaczyć. A jeżeli chodzi o drążek kierowniczy, to wygląda tak. W ogóle ja stosuję już od jakiegoś czasu, w sumie w pierwszym Magnumie już mam zamontowane i chyba z 4 lata, drążki kierownicze i to są polskie drążki Waryńskiego. Tak jak tutaj widać. Tu jest lewy i prawy drążek. I tak, to jest drążek z wersji 71 i tam jest trochę inaczej, bo drążki w 71, czy końcówki są takie. Tak to wyglądało. To jest pod kątem, tak jak tam. I tak to jest. A wersja 72 już ma drążki odgięte i ten, znaczy końcówki drążka są odgięte, a cały drążek jest prosty i żeby ustawić zbieżność, możemy nim obracać. A tu podejrzewam, że nie dałoby rady obracać, trzeba byłoby wyciągać z tego, nie? Żeby zbieżność ustawić, trzeba byłoby wyciągać ze stożka, obracać i znowu montować. Dlatego chcę to przerobić na te drążki, co są w tych modelach 72. I też to będzie dobre, bo będziemy mieli w każdym ciągniku takie same rozwiązanie. I to zrobiliśmy w ten sposób, że byłem u tokarza. Zrobił mi takie końcówki pod te gwinty. I teraz tu jest też zatoczone. Teraz to tu utnę na odpowiedni wymiar. To tutaj ładnie wcisnę i pospawam tutaj to naokoło i będę musiał też tak tutaj to nadciąć, tak jak tutaj widać, bo tu jest taka nakrętka właśnie z fazą i to później się ładnie zaciska, żeby nie było luzu na gwincie. Także to mam do przerobienia i będziemy mogli już dawcą jeździć, bo trochę nas to też wstrzymało, bo tam było tak właśnie nie tak jak powinno być. A jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mam takie końcówki u siebie w sprzedaży. 315 netto. I tu mam jeszcze drążki te. O, pokaż, tak to wygląda. A to są drążki takie do tego, do siłownika i one kosztują 200 netto. Można pisać na maila, jak ktoś jest zainteresowany. Też mamy w ofercie Kolben Schmidta, zestawy naprawcze, panewki, ogólnie wszystkie części do silników różnego rodzaju. Już kilka osób zamówiła u nas właśnie Kolben Schmidty. Do John Deere ostatnio zamawiali widzowie. Są zadowoleni i cenowo też to wyszło bardzo dobrze w porównaniu do innych. Także ktoś jest zainteresowany, to niech pisze. I tutaj pokażmy jeszcze to. Tak, uszczelniacze są już ponabijane. Z jednej, z drugiej strony cała skrzynia jest złożona. Zostało tylko jeszcze złożyć ten rozdzielacz, który steruje skrzynią. Ale czekam na dwa zaworki. Jutro przyjdą te dwa zaworki. Składamy to i montujemy kabinę. Z tym, że jest mały problem. Zobaczymy, jak to wyniknie, bo kabina, która tutaj będzie, nie będzie od wersji Pro. To jest wersja Pro,
a my założymy od zwykłej wersji, ponieważ ta kabina, która była, jest bardzo mocno zgnita, ma tam szybę pękniętą. Tam by było dużo pracy, żeby tą kabinę doprowadzić do porządku. Dlatego postanowiłem, że założę kabinę od innego ciągnika, którą przywiozłem z Niemiec. I teraz właśnie tak się zastanawiam, czy instalacja będzie pasowała z wersji Pro do takiej zwykłej wersji. To się wszystko okaże. Na pewno nie będzie pasował WOM, bo WOM tutaj mamy na linkę. Znaczy tu mamy na cewki, a w kabinie jest na linkę. Ale w tym ciągniku WOM akurat nie będzie wykorzystywany, bo to ciągnik będzie do transportu. No zobaczymy, wszystko wyjdzie w trakcie. No i też tutaj w sumie, jak się położy kabinę, to jest szansa, że ten ciągnik na wykopki ruszy. Choć to nie jest już takie ważne. Jak mamy dawcę już, jak będziemy mieli dawcę skończonego, to ten ciągnik już taki nie będzie nam potrzebny, ale dobrze, żeby był w zapasie. No też do niego mam kupioną tą szynę Schallmillera. Też można tą szynę u nas kupić. Jeden widz kupił taką szynę od nas. I tutaj no jest tyle tak naprawdę, no. To jak widać. Jutro coś może jeszcze pokażemy o przyczepie Weltonia, bo dzisiaj tak było na szybkiego. Została rozładowana, tylko odstawiona. Nie miałem wyjazdy. Także nie było zbyt dużo nagrane. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.